Hej Bartek, masz chwilę? Co się stało? Chciałem się zapytać, czy nie wiesz może, gdzie jest Hania, bo nie ma jej w mieszkaniu, nie odbiera do mnie telefonu, a po prostu trochę się martwię. Aha, czyli to jednak twoja sprawka. Co? Co? Hania wczoraj wróciła skądś totalnie zdruzgotana. Przepłakała całą noc. O kurczę. Michał, Hania jest dla mnie jak siostra. Jeśli cokolwiek zrobiłeś... To... Ja... To znaczy... Hania widziała, jak kochaliśmy się z Sylwią. Co? Słuchaj, ja o tym nie wiedziałem. To naprawdę był przypadek. Przypadek? Michał, Hania mi rano powiedziała, że nie chce jej się żyć. Hania, odbierz. To jest ta kobieta z wypadku? Tak, wiek około 25 lat, wtargnęła na jezdnię. Akcja serca mianowała 80 na minutę, ciśnienie 130 na 80. Jakieś złamania? Dajcie ją niżej. Co wydaje się, że nie, ale nie wiemy, co z kręgosłupem i głową. Oprócz tego kilka głębszych zadrapań. Źrenice są reaktywne, ona cały czas jest nieprzytomna? Cały czas nieprzytomna. Dobrze, jedziemy, zrobimy tomografię. Proszę sprawdzić, może to jest ktoś z rodziny. Jedziemy. Dzień dobry, Paula Biernacka ze szpitala przy ulicy Biskupieńskiej. A Hania, co się stało z Hanią? A pan jest? Przepraszam, nazywam się Bartłomiej Majewski. Jestem Hani, narzeczonym jestem. Pacjentka przed chwilą przyjechała do nas z wypadku, jest nieprzytomna, właśnie jedzie na badania. Jak to nieprzytomna? Co się stało? Podobno wbiegła pod samochód. Przepraszam, ale muszę kończyć. Dziękuję. Nie, ale nie, to jest niemożliwe. Hania by tego nie zrobiła, nie. Nie Hania. Michał, mówisz tak, jakbyś nie znał Hani. Przecież wiesz, że Hania jest taka... Taka krucha. No, dokładnie. A ty gdzie? Do szpitala. Michał, jeśli ona... Jeśli Hania chciała się zabić, to twoja obecność tam nie jest najlepszym pomysłem. Ja się tym zajmę. No, masz rację, ale Bartek, proszę cię, zadzwoń do mnie. Tak, zadzwoń. Słyszysz? Tak. Michał, dzwoniłam do ciebie, ale nie odbierasz. Co jest? Hania chciała popełnić samobójstwo. Co? Jak to? Nie wiem. Rzuciła się pod samochód i... jest nieprzytomna. Nie, Michał. Sylwia, przepraszam, ale muszę już iść.